Siemano moi kochani, z tej strony Farel i witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Dzisiaj, moi drodzy państwo, przetestujemy sobie rzecz, która moim zdaniem wymknęła się Supercellowi spod kontroli. A jest tutaj mowa o trzecim poziomie klarnetu z Kalmara. Spójrzcie, jest to pierwsze wzmocnienie, które mam już na poziomie trzecim. I uwierzcie mi, ta broń sprawi, że jeżeli macie osobę w drużynie z trzecim poziomem klarnetu, jest naprawdę mega ciężko przegrać mecz. Ale na początku omówmy sobie, co daje nam wzmocnienie klarnet mechaniczny. Na pierwszym poziomie po krótkim czasie odnawia nam się wzmocniony atak muzyką i pozwala nam przebijać środowisko na wylot, czyli coś takiego jak gadżet ciastko w postaci Mandy. Drugi poziom z klarnetu pozwala nam przebijać środowisko i zadawać więcej obrażeń, ale trzeci poziom to już jest totalna przesada. Pozwala nam strzelać wzmocnionymi pociskami częściej, przeszywa wrogów na wylot i zadaje jeszcze większe obrażenia, czyli szybciej, przez ściany i mocniej. Mega kozak. No i klarnet mamy dostępny w takich postaciach jak Brock, Piper, B, Nani, Bell, Janet, Bonnie, Mandy, Macy oraz Pan Komar. Zagramy dzisiaj kilkoma postaciami i sprawdzimy, która z nich najlepiej gra na eleganckim klarnecie. Let's go! Ale na początku zobaczmy jeszcze, co mamy w sklepie. Jest mega oferta z Darylem legendarnym Stardropem za 6900. Później mamy Belkę. Mamy też mega ofertę z Krakenem Searchem. Do tego skrzynia Griffa. I mamy coś za darmo. Uwaga, a za darmo co jest? Let's go! Posiłeczek za free i co mamy? Okej, okej, drugi poziom soku wodorostowego. Otacza cię stała strefa leczenia, a leczenie sojuszników ładuje twój super atak. Ciekawe. Widzę, że tutaj mamy jeszcze ofertę za 1720 krabowej forsy, z której możemy odblokować 5 star dropów i posiłek mocy. Zrobimy to, ale po pierwszym meczu. Może na początku zagrajmy sobie Brockiem, bo to może być ciekawe doświadczenie. Wybieramy Brocka, Power Rangersa i lecimy. O kurczę, jestem w drużynie z dwoma kotami? Będzie ciekawie, na pewno będzie ciekawie. Nad moją głową, jak widzicie, zapalił się klarnet, który powoduje, że możemy zniszczyć ścianę. Spatrzcie na to. Raz, dwa, trzy i nie ma ściany. Ha! Coś pięknego. Ja wziąłem oczywiście Star Power z czteroma nabojami, bo szybciej i mocniej strzelamy, więc to będzie kozackie. No i lecimy, patrzcie. Tam jest gościu w krzakach i leci w nich rakieta. I się Spike tego nie spodziewał, że wlatuje tam rakieta na ostro. Dobra, bomba. Po 5 sekundach klarnet mi się odnawia nad głową. Leci bomba. Trafiłem, więc kozak. Co te koty robią? Uwaga. Raz, dwa, trzy. Okej, okej. Wow, 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 Spike! Nie padaj! Zostawcie mi koty moje! Ale zepsułem, nic nie trafiłem. Nic nie trafiłem, ale lipa! Wow, 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 trafiła mnie. Co? Czekaj, kocie, czekaj! Mam klarnet, mam. Dostaję Piper przez ścianę? Nie, nie dostała. Dostała! Ale kozak! Dawaj kot! Pięknie! Dobra, to było mocne, to było mocne. Dobra, chodź kotek. Aha, kot Power Cubesy respi! Bo używa ulti! Też mega mocne! Let's go! Let's go! Bell dostała spalona czy nie? Jeszcze nie. Ultujemy. Ucieka ta Piper. Dobra, trafiam, Bell trafiam, trafiam, trafiam! Labry też dostał! Okej! Okay, tam jest niezłe zamieszanie! Czekaj, dawaj na dół, na dół! Jeszcze raz, taki strzał na dół! Leży! Sztos! O nie! Hypercharge i ult! Let's go! Tak jest! I bomba w Piper! Nie, to jest Karl! Jaka zadyma! Easy! Pomijając fakt, że miałem dwa koty w drużynie, co i tak było mega kozackie. Ej, generalnie też fajna była animacja, jak ta rakieta wybuchła, a te koty wstały i poprawiały sobie błyskotkę na szyi. Zadałem 63 tysiące damage'a i zrobiłem kozackie fragi i uważam, że dzięki mnie wygraliśmy. Więc jak widzicie, klarnet mega mocny. Lecimy z kolejną postacią. Ale zanim polecimy z kolejną postacią, standardowo trzeba odpalić posiłek mocy i 5 star dropów. Więc mam nadzieję, że poleci legenda. O! Meduzo Burger! Teraz dwa krabowe burgery krążą wokół ciebie, jeden daje tarczy i zwiększa szybkość ruchu i odporność na obrażenia. Dobra, dobra, spoko loko. Rzadki. Bardzo rzadki. Coraz lepiej, teraz będzie epicki. Epicki? Mityczny i legendarny, jak tak poleci, to nie uwierzę. No nie, nie udało się. Myślałem, że będzie taka piękna passa. Dobra. Ale i tak hat-trick się strzelił, tak? 5000 krabowej forsy. O! Na końcu wlecimy z Searchem, bo jest odznaka z Kalmara i fajny skinek. No to czas teraz wziąć, moi drodzy, Piper. Wybieramy Piperkę w bardzo fajnym skinie.
i lecimy. Jestem w drużynie z Galem oraz z Busterem. Okej, okay, mega ciekawy składzik. Klarnet załadowany, lecimy obijać oponentów. Sprawdźmy, ile uderzymy w skrzynkę na klarnecie. Uwaga. Albo nie, chłopa od razu, bomba! Nie trafiam. Nie trafiam! Dobry początek, raz, dwa. Jest zadyma i to niezła. Spike, 6000 na wzmocnieniu. Robi się tutaj ciepło, nie? Nie wiem, jak ja tą Piperką przeżyję, ale mam nadzieję, że się uda. Strzał, leży. Naprowadzający, strzał. Dostał. Uciekam. Będę ganiał się w koło, będę ganiał się w koło. I strzał przez ścianę. Raz, dwa, trzy. Tak jest! Robimy ją! Robimy ją, mistrzu! Nie trafiłem! Z takiej odległości nie trafić! Ale numer! Widzowie, prawie się udało. Dobra, trzy drużyny wygrzały. Zobaczymy, czy się uda jeszcze to wygrać. Będzie mega ciężko. I teraz ostateczny strzał! Jeszcze raz! Naprowadzający, że trafił na 100%! Trafiona na 100%! Dostał! Uciekam! Nie dostał. Klarnet, klarnet, niech się ładuje. Dobra, wzmocniony atak jest. Strzał na ślepo. Nie dostał. Piper! Okej. Okay. Tą Piper trzeba pokonać tylko i wygrywamy. 3, 2, 1. To niezłe dymy. Jak on to wygrał? Jak on to wygrał? Coś pięknego, ale zagrajmy jeszcze raz, bo ten mecz był dla mnie mega dziwny. Może tym razem będzie troszeczkę łatwiej. Mamy Colta oraz Kruka, więc spoko. Szpatuła plus klopsik i klarnet. Już dwa power cubesy, więc spoko. Colt! Nie trafiam, nie wytrzymam, że ja tego nie trafiłem. Samo naprowadzający i nie siadł. Teraz siadł, pięknie. Uciekaj. Dwóch członków drużyny porobionych. No to może poczekajmy sobie troszeczkę. Dobra, dobra, dobra. Teraz strzał przez ścianę i dostaje. Piękna bomba. Porobiony, jeszcze na wzmocnieniu. Okej, okay, let's go. I Colt przez ścianę nie dostaje. Uciekam, uciekam, uciekam. Bo bym też zginął. Ale timing. Tak, coś się bić, to łap. Aj, jak to śmigło mu koło głowy. I on tego, i on to przeżył. Przez ścianę, nara gościu. Ale to jest mocne, ten klarnet jest za mocny. Przecież ludzie nie potrafią grać przeciwko temu klarnetowi. Larry, Lavry. Dobra, 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 dawaj, 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 respsie, respsie, respsie. Bomba! Leży! Nie, 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 on ma... Naprowadzenia nie ma, nie ma. Tu! Przez ścianę dostał! Dostał! Kaktusa postawił, no najgorzej. No i to był mecz! I to jest mecz! Tak jak mówiłem, klarnet zaskoczy każdego. Zobaczcie, co się działo w tym meczu. Piękne bomby, piękne bomby. Zostawcie łapkę, lecimy z kolejną postacią. To którą postać by teraz wybrać? Mi się wydaje, że może być mega ciekawa rozgrywka, grając naszą małą pszczółką B, więc lecimy. No to jazda. Z kim jestem w drużynie? Z Coltem oraz z Grejem Pepito. Pepito. Dobra, no to jedziemy. Raz, dwa. Mamy już dwa power cubesy. I ja staram się wjechać. Pamiętajcie, że B, drugi atak po trafieniu w przeciwnika ma mocniejszy. Dobra, 5000 uderzyłem, nieźle. Klarnet załadowany, załadowany, ale nie będziemy jeszcze bili. Teraz, let's go! Padł, pięknie. Cyk. 5700. Na wzmocnieniu klarnetu? Nie, to jest drugi po prostu atak. Ojej, lag, 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 lag. Uciekaj, Farel. Dwa razy trafiłem, fraga zrobiłem. Ale easy. Aha, Cordelius. Pszczoły, 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 pszczoły. Dwóch, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobity będzie, czy nie? Wow, 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 wow. Chcesz się bić? No to masz. Nie, co? Czemu nie rozwalił klarnet? Widzowie, jest przypał. Drugi podstawowy wzmocniony atak. Bi, nie przebija ścian. Rozumiecie to? Nie przebija ścian. Leżysz. Let's go, 9460. Bomba. O kurcze, o kurcze, o kurcze. Dobra, 1000 HP. Jeżeli raz uderzymy w przeciwnika B, to drugi atak wzmocniony nie przebija ścian, tak? Dobrze mówię? Okej, teraz przebił, ale on nie był uprzedzony zadaniem ataków przeciwnika. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tak mi się wydaje, tak to działa. Teraz trafiłem chłopa, więc teraz dobijamy go przez ścianę! Nie trafią. Leczy. Ale łatwy meczyk. Łatwy meczyk. Ładne bomby. 16 power cubesów. 50000 damage'a.
magiczna flet zawsze pomoże wygrać, tak jak powiedziałem. Przyszedł czas kupić legendarną mega ofertę z legendarnym skinkiem, z tego co widzę, więc lecimy, zobaczymy co nam się uda odblokować. 2970 krabowej forsy i uwaga, trafiamy, bąbelki, poziom trzeci, let's go! Twój atak zostawia ślad baniek zadający obrażenia wrogom, na końcu śladu eksplozja uwalnia jeszcze więcej baniek, coś pięknego. I do tego mamy skina! A przepraszam, myślałem, że to legendarny, a to nie jest legendarny. Wyposaż. I Skalmar, piękny. Wybierzmy sobie emotkę Skalmara. A co? I zagrajmy teraz może postacią, do której klarnet najmniej pasuje. I mi się wydaje, że najmniej klarnet będzie pasował do Janet. Naprawdę, dawno ją nie grałem i mi się wydaje, że będzie mega słabo bić. Ale oczywiście mogę się mylić. W mojej drużynie, moi drodzy, mamy dwa razy Colta. Oraz Farela na Janetce. I co? Klarnet załadowany i teraz ten podstawowy atak rozwali wszystko naprzeciwko? Bomba! Tak, rozwala skrzynki, ale czad! Czyli ona będzie mega mocno niszczyła otoczenie. Bomba! Aha! Jak lekko uderzę, to co, nie niszczy? Czemu? Patrzcie, klarnet, lekko. Okej, okay, teraz rozwaliło, ale nie kumam. O co chodzi? Dobra, i strzał! Aha! I strzał! Ojojojojoj! Z drogi! Z drogi! Z drogi! Z drogi, Bibi! Odejdź ode mnie! Głośnik! Są dymy! Są dymy! Dobra. Nie wiem, co mam powiedzieć, ale ta Janet chyba się nie nadaje na ten tryb. Tu jest za dużo postaci na dystans. Ona, jak dobrze wiecie, nie jest jakąś super postacią, żeby walczyć z postaciami dystansowymi. Ale może za chwileczkę wszystko się zmieni. Strzał! Jest! Pierwszy frag za 2000. Bomba! Dostał! Klarnet załadowany i walę przez ścianę teraz w Colta 3. Albo nie, teraz Vivi, 3, 2, 1, go! Dostał, 2600! Głośnik! Boombak! Boombak z Brock! RT, 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 wiedziałem, że postawi tą bazę i ją niszczę. Nie, nie, nie. O, gramy dalej? Nie sądziłem, że się zrespi jeszcze chłop. Dobra, dobra. Wyczekaj to, stary. 7, 6, 5, dobra, kolejny jest. 4, 3, 2, 1, Farel wraca do żywych. Rzuca od razu głośnik, gadżet. Od razu szybko głośnik. Dobra, gin, 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 gin. Ult, ult, let's go, let's go. Jeszcze to wygramy, jeszcze to wygramy. Gdzie jest pan skrzynka, tu jest pan skrzynka i bomba. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Zrespił się kolejny. Dawaj, dawaj, dawaj. No bij tego, dobra, mamy drugie miejsce jest, więc git. Dobra, ten mecz był szalony i to strasznie. Dobra, 5, dobra, respimy się znowu. Ult, 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 tak, trafiłeś, 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 dobrze. Rocket Fuel! No i naciskałem ulta i nie udało się wystartować. Ach, drugie miejsce, ale do Janet kompletnie nie pasuje to wzmocnienie. Jeżeli chcecie, abym poświęcił dla was cały odcinek dotyczący baniek pierwszego poziomu, drugiego i trzeciego, napiszcie w komentarzu żyrafowa bańka. Jeżeli zobaczę, że jest sporo komentarzy, no to nagramy calutki odcinek. Na dzisiaj to było tyle, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, pa pa!